Państwa serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody. Tym razem chciałbym zademonstrować Państwu, jak właściwie przygotować skrzynki balkonowe, by przez cały sezon letni zdobiły nasze balkony. Każdego roku pojawiają się nowości. I pytanie zawsze przed nami, czy sięgać po nie, czy tradycyjne rośliny, które sprawdziły nam się w naszych warunkach i spełniły nasze oczekiwania pod względem kolorystycznym, wykorzystywać konsekwentnie. Otóż o gustach się nie dyskutuje i myślę, że jeżeli Państwo mają wypracowany model dekorowania, a co istotne, dopasowany do kondygnacji, warto konsekwentnie iść tym tropem, natomiast nowinki subtelnie wprowadzać gdzieś w narożniku pojedynczych skrzynek. Balkon musi spełniać dwie funkcje. Pierwsza musi być dla nas enklawą zieleni, kwiatów, nam sprawiać przyjemność, zaspokajać nasze zmysły estetyczne, ale czasami chcemy też, mówiąc wprost, pochwalić się przed sąsiadami, jaki ten balkon jest efektowny. I na zewnątrz wtedy stosujemy rośliny o opadających pędach. I dla przykładu mamy pelargonię Zonale o bardzo zabawnej nazwie Flip Flap Violet w nawiązaniu do fioletowo przebarwionych kwiatków. Ona raczej nie będzie miała opadających pędów, ale trzeba powiedzieć, że to jest nowość rynkowa i warto znaleźć gdzieś miejsce w naszej skrzynce na balkonie. Na ogół stosujemy rośliny takie o opadających pędach, to jest pelargonia petloralis, czyli bluszczolistna, która jeżeli zostanie w formie młodocianej usytuowana w glebie, pędami swoimi zacznie się przewieszać i kwiaty będą na szypułkach opadały przynajmniej kilkanaście centymetrów, a pędy zielone niejednokrotnie nawet do metra. Więc taki efekt uzyskamy wraz z zagęszczeniem nasadzeń i odczekując przynajmniej do środka lata. Radziłbym Państwu zawsze nabyć skrzynkę z tak zwanym podwójnym dniem. Widzimy, że ona jest wielokrotnie używana, nawet ślady ubiegłorocznego używania nie zostały tutaj zmyte. Proszę zwrócić uwagę na jeden element, ten wystający. Otóż to jest wysokość, do jakiego wlewając wodę możemy zagwarantować roślinie rezerwuar do pobierania w ciągu słonecznego dnia. Wówczas nakładamy element dna, no i oczywiście wypełniamy glebą. W tym przypadku mamy substrat torfowy, ale warto go przemieszać z kompostem. I w momencie, kiedy wykonujemy tego typu wypełnienie, układamy doniczki mniej więcej tej średnicy, jaką średnicę mają doniczki z przygotowanymi wcześniej do sadzenia roślinami. To jest prosty zabieg techniczny, bowiem jeżeli właśnie wykonamy takie otwory jak tutaj, doniczka wcześniej była, to od razu wybijamy roślinę dwoma uderzeniami i proszę zwrócić uwagę, system korzeniowy nam wyskoczył, nawet widać, że jest płytszy niż spodziewaliśmy się. Wówczas część tej ziemi podbieramy i wkładamy roślinę, uzupełniając świeżą ziemią. Możemy być pewni, że ta roślina w miarę upływu czasu relatywnie szybko, przy intensywnym podlewaniu i nawożeniu zacznie nam się swoimi pędami przewieszać, bo to jest właśnie pelargonia bluszczolistna. Radziłbym Państwu zestawienia kontrastowe robić. W tym przypadku warto sięgnąć albo po pojedyncze nasadzenie ziemniaka słodkiego w odmianie Cream Line,
albo Blackton. Ta ciemna barwa początkowo może nas nie zachwycać, ale jeżeli w sąsiedztwie, dostawiając drugą skrzynkę, ustawimy bliźniaczo gatunkowo pochodną roślinę, ale o tonacji zupełnie innej, to w tym momencie uzyskamy zestawienie kontrastowe. Proszę pamiętać, że ziemniaki słodkie przyrastają błyskawicznie w ciągu sezonu. Ich pędy, opadając w dół, tworzą kaskady zielonych liści do długości nawet 1,5 metra. Tak więc akcentem kolorystycznym będzie tutaj nie tylko pelargonia, ale także zestawione po sąsiedzku przynajmniej dwa gatunki słodkiego ziemniaka. Ziemniak jest żarłoczną rośliną, używając terminologii ogrodniczej, musi być zatem intensywnie nawożony. Oczywiście wysadzanie jego, podobnie jak w tym przypadku, tu widzimy już mocniej przerośnięte systemy korzeniowe, a co ważne, w środku formują się bulwy, bo to jest ziemniak pokrewny temu, który zjadamy, tylko znacznie słodszy i o znacznie większych bulwach, w naturalnych oprawach. Oczywiście nieozdobne odmiany wytwarzają w ciągu roku na jednym hektarze po 50 ton tychże bulw. Te mają przyrosty niewielkie, ale możemy pod koniec sezonu wybierać poszczególne bulwy, przetrzymać tak jak dalię przetrzymujemy w piwnicy i na następny rok wykorzystać do sadzenia. Wracając do uzupełnień nasadzeniowych, no oczywiście w miejsce wspomnianej przeze mnie pelargonii możemy zdecydować się posadzić modne ostatnimi laty surfinie. I teraz proszę zwrócić uwagę, czerwień jest tą barwą, która przybliża. Zatem jeżeli jest usytuowany nasz balkon na niższej kondygnacji, to możemy pokusić się o ciemne barwy, bo one będą widoczne z dystansu parteru. Natomiast jeżeli będzie to na wyższym piętrze, to wówczas konieczne jest lokowanie intensywnych barw, bądź to tak czerwonych lub nawet pomarańczowych, jak ta odmiana niecierpka. To jest niecierpek nowogwineński, San Patiens, w odmianie kompakta. Ogrodnikom przez zabiegi, tak zwaną hybrydyzację, udało się uzyskać egzemplarze, które nie robią sobie nic z obfitych opadów, mogą być w słonecznym miejscu i co istotne, przez cały sezon, nawet lekko przesuszone czy przelane, zawsze będą wytwarzały coraz to nowe kwiaty. W związku z tym nie tylko w skrzynkach balkonowych możemy je lokować, ale także na rabatach w mieście. No znów możemy pokusić się o takie nasadzenie. Rzecz w tym, że ziemia, zwłaszcza substrat torfowy, nie jest tak zasobna w składniki, a co istotne, woda najczęściej w naszych kranach ma sporą zawartość wapnia, który wypłukuje żelazo. I by to nie było możliwe, staramy się stosować nawóz planton, który zawiera związki chelatowe. Gwarantują blokowanie wapnia, by umożliwił wchłanianie żelaza. W momencie, kiedy wsypujemy na niecałą łyżkę na taki pojemnik, najlepiej to zrobić wieczorem, by nawóz dobrze się rozpuścił i wtedy dosłownie przy każdym podlewaniu codziennym, porankiem lub wieczorem, wlewamy do tego rezerwuaru. To gwarantuje, że roślina przez cały słoneczny dzień będzie miała aż nadto wody. Gdybyśmy jednak przez kilka dni byli nieobecni, to oczywiście możemy powierzyć opiekę nad roślinami na naszym balkonie sąsiadom, ale również możemy dozować wtórnie, czyli wykonując takie otwory, agrożel. Jest to substancja o charakterze cukru, którą wsypuje się w wykonane otwory. Przy wlaniu wówczas w to miejsce wody zamienia się w żel i ten żel oddaje wodę nawet przez kilka dni. Tak więc mamy podwójne zabezpieczenie. Sadząc do skrzynek, starajmy się, by miały podwójne dno. Gwarantuje to bowiem zasób wody przynajmniej na jeden, a nawet na dwa dni. Kolejna rzecz. Regularnie starajmy się nawozić nawozem typu S, czyli takiego, które zawiera związki chelatowe,
blokujące wapń, który umożliwia wtedy pełne korzystanie korzeniom z zawartości żelaza. Wreszcie nawożenie zasadnicze co 2 lub 3 dni nawozem z zawartością potasu. Jest oznaczony literką K. Jeżeli wracamy do domu, a rośliny przeschły, a nawet lekko straciły na turgorze i jest słoneczny dzień, podlewajmy je ciepłą, a nie zimną wodą. Mam miłą informację dla Państwa. Dla pierwszych 3 osób, które po audycji Tajemnice Przyrody prześlą mailowo swoją opinię na jej temat, mamy przygotowane ciekawe nagrody. Myślę, że przydadzą się w każdym ogrodzie. Proszę Państwa, znajdujemy się na łodzi Frydiego, który jest rybakiem z dziada pradziada. Mieszka na jednej z 7 wysp Kirken. Ta sieć, proszę Państwa, jest wykonana z sztucznego materiału. Dawniej właśnie w labirynty z liści palmy łowiono ryby i dzisiaj też w niektórych miejscach jeszcze możemy zobaczyć te pułapki. Od 1975 roku Pan pracuje w roli rybaka, to sobie policzmy. In 1975 I started fishing with my granddad and my dad. 37 lat? No niewiarygodne. Jak widać ma swego pomocnika. Votre fille? Mon cousin. Mon cousin. To nie jest jego syn, tylko jest to kuzyn. Proszę Państwa, no, delektujemy się teraz chłodnym wiaterkiem. Nie wiem, czy on nie utrudnia nam odsłuch tego, co ja mówię, ale proszę zrozumieć, jesteśmy w naturalnym środowisku, delektujemy się cudowną pogodą, no i tym, co uspokaja. Szumem morza i taką pracą, która z jednej strony pozwala przeżyć tym ludziom, ale dla nas, turystów z Polski, jest czymś rekreacyjnie pożądanym. Appel? O, mamy kraba. Bardzo atrakcyjne koli. Zobaczmy go. Możemy poprosić tego kraba. Śliczny. Proszę Państwa, tutaj mamy takiego kraba. Nie chcę mu dać palca, żeby mnie nie poczęstował. Ale no taki krabik sobie. Pokażmy tego krabika. Widać go. Kolego, spróbuj uciekać. No, może ci się uda. Ja ci pomogę. Widzą Państwo charakterystyczne szczypce. 4 pary odnóży. Klasyczna rzecz. Tu jest przód ciała. I właśnie. Pokaż je. No, pokaż je. On w tej chwili przerażony udaje martwego, ale sprowokowany jeszcze swobodnie by uciekał. Trudno mi będzie na razie go stąd wyciągnąć, ale zaraz. A proszę mi go pokazać. Może tego się uda uwolnić szybciej. No, widzą Państwo. Ten jest bardzo aktywny, świeżo z wody. Usiądź sobie, kolego, usiądź. No, on zauważył. Tu są oczy, widzą Państwo. Tak, charakterystyczne. I bokiem, tak zwane boczne chodzenie, charakterystyczne dla nich. I również bardzo klasyczna rzecz, niesymetryczność wielkości tych odnóży wyposażonych w szczypce. Widzą Państwo spłaszczenie ciała, charakterystyczne dla płastuk.
ta asymetria nas zadziwia, ale dla ryby przydennej jest ona bardzo przydatna, zwłaszcza górna część maskująca się idealnie, a spód oczywiście bardzo biały i śliski. Tutaj patwór gębowy. Mewa przysiadła, prawdopodobnie zwietrzyła już łatwy łup, choć my chyba jesteśmy zasadniczą przeszkodą, by porwać te ryby. Ale myślę, że gdybyśmy się schowali, to w momencie znalazłaby się tutaj, na pokładzie tej łodzi rybackiej, by rozpocząć ucztę. To jest mątwa. W tej chwili rzeczywiście widzimy głowonoga, ale to nie jest ośmiornica, tylko mątwa. Rzeczywiście mieliśmy przyjemność wczoraj degustować faszerowaną mątwę. No, dzisiaj Państwo widzą, że została wyłowiona z niewielkiej głębokości, bo tu maksymalnie sięga do 2,5 metra. Sieć niezbyt pokaźna, ale zarzucana w fazie przedodpływowej i sprawdzana co pewien czas. Spróbujemy tą mątwę, proszę Państwa, wyłowić wśród głowonogów. Proszę Państwa, mamy kalmary, ośmiornice i w tym przypadku akurat mątwy. Ta część ma taką płytkę usztywniającą, ponieważ one są, należą do mięczaków, ale wewnętrzny szkielet swoisty mają. Tutaj widzimy, o, macki, otwórz nam. Właśnie to jest ta jama, którą potrafią wykonywać swoisty odrzut. No, tego nie widzimy. One mają również charakterystyczny dziób, zwłaszcza u ośmiornic jest on widoczny. I teraz proszę, wypuściła tak zwany barwnik. W sytuacji stresowej w wodzie tworzy się prawie niebieskie przebarwienie i wtedy zupełnie tuszuje swoje miejsce pobytu. 8 ramion widzą Państwo charakterystycznych. No, u kalmarów byłyby jeszcze 2 dodatkowe potężnymi mackami. Jak wiedzą Państwo, kalmary mogą mieć rozpiętość nawet kilku do kilkunastu metrów, ale je łowimy raczej w polarnych morzach. Nie wiem, czy Państwu jest znana historia, że kiedyś wykorzystywano barwnik kałamarnic do produkcji atramentu. Dzisiaj oczywiście mamy syntetyczne barwniki. W sieci wyłowiliśmy fragment plechy wodorostów. To są glony morskie. One niewiele mają wspólnego pokrojowo z roślinami lądowymi, a to wygląda rzeczywiście jak liść rośliny lądowej. Mówiąc o plecze, mówimy o jednostajnym organizmie. Te glony, rosnąc na niezbyt głębokich wodach, dostarczają bardzo cennego materiału nawet dla tapicerstwa tradycyjnego, ponieważ mają one dużą zawartość związków, które je w naturalny sposób chronią przed rozkładem czy czynnikami patogennymi, w związku z tym stanowią doskonały materiał wypełniający tapicerowane meble. Myślę, że nawet ekskluzywne meble czasami w miejsce gąbki właśnie wykorzystują tak zwane trawy morskie do tworzenia elastycznych poduch. Proszę Państwa, nigdy nie zajmowałem się wędkarstwem, a tym bardziej rybactwem, ale przyznam, że pędząc tu przez kilka, może nie chwil, ale parę godzin, stwierdzam, że istotnie jest to zajęcie bardzo odprężające. Tyle tylko, że jest refleksja nad żywotem tych stworzeń, które dostarczają nam pokarmu. Przed chwilą zakończyliśmy przejażdżkę klasyczną łodzią rybacką. Z sieci wyławialiśmy zarówno głowonogi, jak i ryby. Była to sieć uniwersalna. Inna ekipa przed chwilą
wyciągała sieć już nieco bardziej nowoczesną, nanizaną na plastikowe rurki. A proszę Państwa, to skupisko ceramiki, które Państwo tutaj macie okazję oglądać, to nieprzypadkowo zrzucone doniczki, lecz specjalistyczny sprzęt do połowu głowonogów, małych ośmiornic czy mątw. Okazuje się, że zespolone tego typu naczynia wrzucone do wody chętnie są odwiedzane przez głowonogi. One, wchodząc tutaj, korzystają z przepływu wody. Być może zainteresowane są poszukiwaniem jakiegoś pokarmu, ale z takiej pułapki nie mogą wyjść. I oczywiście, kiedy wyciąga się na brzeg, później tylko przez odwrócenie wypadają z tego głowonogi. Któż by pomyślał, że będzie taka wyrafinowana forma połowów? A jednak, co kraj, to kultura, to obyczaj. Tak w Tunezji na wschodnim wybrzeżu poławia się głowonogi. Thank you.